Pan doktor reprezentuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Temat wystąpienia to edukacja na rzecz społecznej gospodarki rynkowej. Sformułowana przez wiedeńskiego filozofa i socjologa
kartuzjańskiej, która zdefiniowała konturę nowożytną. W kulturze nowożytnej dowodem na model kartezjański jest tak, że mamy fundament i na tym fundamencie budujemy kolejne gmachy piętra, wiedzy, kultury, rozwoju, jakby je tam nie nazwać. No i Radny powiada, że ten pomysł jest niedobry. I to pole zamykał, pole, o którym sobie mówi, zamyka metafora Platona i Radny. Co to za metafora? Ona mówi, że nasze życie, nasz rozwój, nasza wiedza w szczególności, to jest analogicznie można opisać nasz status do kogoś, kto znajduje się na wzburzonym morzu, w rzeczowym okręcie. No i ten okręt ma to do siebie, że on po pierwsze musi nie zatonąć, po drugie musi trwać, a po trzecie my musimy go przebudować w trakcie sztormu, w którym płyniemy. Czyli jest mało komfortowo. Innymi słowy, można sobie dość łatwo wyobrazić i na tym, jak mi się wydaje, znacznym stopniu polegają wyróżnienia okołoekonomiczne, że można stosunkowo sobie łatwo wyobrazić, jak okręty wyremontować w doku na spokojnie, kiedy nic nam nie zagraża, nic nam nie przeszkadza. A inaczej dokonuje się przebudowy w trakcie rejsu i na dodatek nie jest to rejs znany z filmu Rejs, tylko jest to rejs w nieco innych warunkach atmosferycznych. Teraz, co nasza wspólnota akademicka sobie umyśliła? Otóż ona sobie umyśliła mniej więcej coś takiego, że szkoła jest punktem wyjścia do wszelkiej myśli o społeczeństwie, działalności gospodarczej, ekonomicznej. Przez szkołę każdy z nas przechodzi, każdy z nas ma... Szkoła jest obecna w życiu każdego obywatela przez długie dziesięciolecia, poczynając od osobistej edukacji, poprzez edukację dzieci, poprzez edukację wnucząt. Każdy, kto przeszedł przez szkołę i każdy, kto spodziewa na szkołę współczesną, niezależnie od tego, czy mówimy o szkole podstawowej, czy mówimy o gimnazjum, czy o okolicach, czy o studiach wyższych, ma mniej więcej taką samą diagnozę. Szkoła jest słaba. Szkoła jest zła, bo szkoła jest dysfunkcyjna, anachroniczna, irracjonalna, dysfunkcyjna, bo produkuje ludzi niezdolnych do wykorzystywania wiedzy, której się im dostarcza, dysfunkcyjna, ponieważ ta wiedza nie przystaje do rzeczywistości, w której przychodzi ludziom tę wiedzę stosować, jest irracjonalna, ponieważ nie uczy myślenia, uczy natomiast swoich formułek, które okazują się mało przydatne i tak dalej. To jest, zapomniałem powiedzieć, to jest ostatni punkt tego pola. Tyle będę mówił o polu, ile zostało mi czasu, czyli jeszcze 7 minut. Co trzeba zrobić? Trzeba mianowicie przebudować system edukacji w oparciu o bardzo prostą dyrektywę, która się wiąże z tytułowym hasłem społecznej gospodarki rynkowej. Mianowicie po 20 latach budowania społeczeństwa, mniej lub bardziej świadomie, obawiam się, że w naszym stopniu mało świadomie budowaliśmy społeczeństwo przez ostatnie 20 lat. To znaczy budowali się tak, jak, że tak powiem, inercja nam pozwalała, bo inercja społecznego materiału, że się tak wyrażę, czyli potencjału, społecznego potencjału jest, wydaje mi się, podstawowym nieszczęściem polskiego społeczeństwa. To znaczy to czym my dysponujemy, każdy z nas osobno i wszyscy razem, to jest potencjał ludzki. I ten potencjał ludzki bodaj jak nigdzie, albo w każdym razie w niewielu miejscach na świecie, nie jest tak marnotrawiony jak w Polsce właśnie. A marnotrawiony jest poprzez, no właśnie, tę szkołę, która jest irracjonalna, anachroniczna. Dlaczego szkoła jest anachroniczna, jeszcze zapomniałem powiedzieć? Otóż kolejni reformatorzy systemu edukacji w Polsce, oprócz tego, że nie kontynuują dzieł poprzedników, czyli za każdym razem budują szkołę od nowa, po drugie, budują szkołę na wyobrażenie takie, jakie mają w danym dniu, w którym reformę wprowadzają. Następnie do tego dochodzą lata, w których ta reforma jest realizowana. Mówiąc krótko, jeżeli sobie wyobrazimy, że dziś, tu i teraz chcemy skomponować szkołę najlepszą z możliwych, jaką potrafimy, to za 10 lat dopiero zobaczymy, co z tego wyjdzie, a to jest 13 lat dokładnie, jeśli przy cały system edukacyjny. A to z kolei każe nam spojrzeć na świat, w którym żyjemy, jego dynamikę. A ta dynamika, mówiąc najprościej, wyrażając ją słowami innego filozofa Karla Poppera, społeczeństwo jest otwarte, przyszłość jest otwarta. W tym sensie, że nie potrafimy jej zaprogramować. Tytułem przykładu dwa przykłady z zupełnie różnych beczek, pokazujących, jak my niewiele wiemy o przyszłości.
przy czym obydwa przykłady dotyczą osób skrajnie kompetentnych w zakresie, o którym się wypowiadają. Z jednej strony lata 30. XX wieku, jak Ernest Rutherford, wśród kolegów zajmujących się mechaniką kwantową, wypowiada twierdzenie takie oto, że ludzkość nigdy nie zdoła już skupić się na to. Przy czym jest to jeden z liderów, badań mechaniką kwantową. 1935 Rico Fermi dokonuje rozszczepienia jądra atomu, czyli najbardziej kompetentni mechanicy kwantowi nie byli w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy w ich dyscyplinie w najbliższych 5 latach, z jednej strony. A z drugiej strony żaden z nich, to znaczy tej grupy Cohen Haskell i grupy Bernarda Heisenberga, żaden z nich nie był w stanie przewidzieć tego, za co społeczeństwa współczesne szczególnie są wdzięczne w kursach mechaniki kwantowej, to znaczy techniki laserowe i wszystkiego tego, co się z tym miało, że wszystkich możliwych zastosowań, odtwarzaczy muzyki, odtwarzaczy filmów, gigantyczny zmian cywilizacyjno-kulturowy, które nastały w wyniku tego prostego, w cudzysłowie prostego, zmiany paradygmatu w zakresie mechaniki, drugi przykład, znany wszystkim co najmniej z serwisów podcastowych. Bill Gates, który w połowie lat 90. powiada, że jeżeli komputer osobisty człowieka za lat 10 do użytku domowego wystarczy, żeby komputer osobisty miał około 5-10 RAM-u, megabajtów RAM-u. Mówiąc krótko, gigantycznie się pomylił w zakresie, żeby nie wchodzić w szczegóły, w zakresie możliwości prognozowania naszych potrzeb. I teraz co te dwa przykłady niezgruszki, niezgruszki mają ilustrować? One mają ilustrować prostą rzecz, że doświadczenia, które zebraliśmy, uczestnicząc, budując od nowa gospodarkę w kontrapunkcie do doświadczeń polskich dwudziestolecia międzywojennego, pozwalają nam zauważyć, że sukcesy w dwudziestoleciu międzywojennym na gruncie nauki i edukacji odnosiliśmy tylko wtedy, o ile realizowaliśmy nie cudze, zapożyczone skądinąd, przepracowane, mówiąc mało elegancko, wzory edukacyjne, tylko tam, w tych obszarach kultury, w których realizowaliśmy swoje własne wizje, mam na myśli z jednej strony cud edukacji dwudziestolecia międzywojennego, wszystkim poprzestany, wyrażający się w obiegowej anegdocie, iż matura dwudziestolecia międzywojennym to znacznie więcej niż magisterium współcześnie, jeśli trzeba było powiedzieć doktora. A minister edukacji w 20-leciu jest wojennym formujący program edukacji dla 20-lecia międzywojennego, mówił Jan Wila Łukasiewicz, światowej klasy wodni uczeń Kazimierza Twardowskiego, światowej klasy filozofa, którzy to mieli prosty pomysł na edukację, mianowicie uczyć czegoś. Uczyć wolności i skojarzonej z nią odpowiedzialności i skojarzonej z nią przedsiębiorczości. Trzech cnót obywatelskich, osobowych, społecznych, bez których nie ma ani gospodarki, ani edukacji, ani przedsiębiorczości, ani innowacyjności. Te kilka myśli zaniemowe, które sygnalizowałem w przyszłym Instytutu Błońskiego, to właśnie upomnienie się o podmiotowość nie tylko uczniów, ale i obywateli. Uczniowie znacznie lepiej będą przyswajać wiedzę, jeśli będą przyswajali wiedzę w zakresie tego, co ich interesuje. Zapomnijmy o prostym mechanizmie polegającym na tym, że nauczyciel wie lepiej, co uczniowi jest potrzebne. Otóż przerabiamy przez ostatnie już nie 20, a przez ostatnie 40 lat model, w którym przez 13-14 lat edukacji podstawowej średniej nie jesteśmy w stanie nauczyć elementarnych praw matematyki, fizyki skutecznie. Ostatnie trzy zdania, dwie minuty może. Na pierwszym roku studiów zadaję proste pytanie absolwentom szkoły średniej, mianowicie pytam się ich, kto z obecnych klasami jest w stanie udowodnić w sposób satysfakcjonujący na poziomie matematycznym, że 2 plus 2 jest 4. I co obserwuję? Jakieś 20 lat temu około 20% absolwentów szkół średnich było w stanie takie zadanie rozwiązać. Obecnie jest to rzędu 2-3 na zasadzie błędu statystycznego procent
mimo że edukacja się rozwija, mimo że coraz skuteczniej się rozwija, uczymy nie tego, co trzeba, nie tego, co społeczeństwo potrzebuje. Czyli teza na zamknięcie, upomnijmy się o podmiotowość nas wszystkich, obywateli, a w szczególności małych obywateli. Czyli upomnijmy się o to, żeby ich uczyć związku tych trzech podstawowych zalet społecznych. Wolności, odpowiedzialności i przedsiębiorczości rozumianej przez pryzmat społecznej gospodarki rynkowej, tak jak zostało tutaj ładnie zreferowane.